Hej wszystkim, tu Mary Kayden, witam was bardzo serdecznie w pierwszej części First Looka The Sims 4 Psy i Koty. Jak sama nazwa wskazuje, jest to dodatek, w którym pojawiają się właśnie zwierzaki, psy i koty. I myślę, że wszyscy o tym wiedzą, bo pewnie wszyscy na ten dodatek bardzo czekali, ja zresztą też. Naprawdę nie mogłam się już doczekać zwierzaków w czwórce, no i nareszcie są psy i koty. Jej! Może przeczytamy sobie, co tutaj jest napisane. Twórz psy i koty, używaj potężnego narzędzia do tworzenia zwierzaków, aby dać upust kreatywności przy tworzeniu pupilów simów, takich jak koty i psy, szczeniaki i kocięta. Wybieraj spośród wielu ras, nadaj im wyraziste cechy charakteru i bezpośrednio zmieniaj ich wygląd. Buduj więź ze zwierzakami. Ciesz się towarzystwem i zabawą, jaką do życia simów wprowadzają futrzaści przyjaciele. Koty i psy mają swoje własne rozumy i tworzą z simami unikatowe relacje na podstawie codziennych interakcji. Zostań weterynarzem i prowadź klinikę. Zbuduj klinikę weterynaryjną, zatrudnij gorliwy personel i rozwijaj karierę najbardziej obiecującego weterynarza w mieście. Będziesz zarządzać codziennymi sprawami kliniki i ustalać szczegóły od zakresu świadczonych usług aż po stawki. Odkryj Brindleton Bay, odkryj brzegi Brindleton Bay, gdzie simowie i zwierzaki mogą wieść ciekawe życie na świeżym powietrzu. Rzucaj przedmioty do aportowania w pobliżu doków, przejdź się do latarni morskiej lub odwiedź park i ustaw tam tor z przeszkodami. Okej, ja już naprawdę nie mogę się doczekać pogrywania ze zwierzakami, ale zacznijmy tradycyjnie od kas. Zobaczymy, co tutaj jest nowego. Tutaj jest moja nowa simka, którą możecie poznać, nazywa się Klaudia Łapka. I ona będzie właśnie bohaterką tutaj First Looków. Na pewno stworzę dla niej zarówno kota, jak i psa. Zobaczymy jeszcze, jak to wszystko będzie wyglądało. Będziemy z nią zwiedzać nowe miasto. No i myślę, że ogólnie będzie super. Mam nadzieję, że ją polubicie. Przywitasz się? No bo jest trochę nieśmiała. Zobaczmy, czy są jakieś nowe aspiracje. Jest! Zwierzę! Przyjaciółka zwierzęt. Ta simka chce przyjeździć się ze zwierzętami. Wybieram jak najbardziej. A to? Relacje ze zwierzętami mają wyższe wartości początkowe. Dla mnie super. O, właśnie mój kotek Iskierka się odzywa. Zobaczmy, czy tutaj jest jakaś nowa cecha. Tu są dwie. Mamy miłośniczkę kotów. Ci simowie ulubiają towarzystwo kotów, często wolą przebywać z kotami niż z innymi simami. A tutaj miłośniczka psów. Ci simowie ulubią towarzystwo psów. Wyjątkowo szybko budują z nimi więź i wykonują z nimi więcej interakcji niż przeciętny sim. W sumie w The Sims 3 też była podobna cecha, tylko jeszcze była ogólnie, że lubi zwierzaki. Dobra, to jej usunę kreatywność i wybiorę jej miłośniczkę kotów. Tak. Jak ładnie, ej! Pokaż to jeszcze raz. O, a jak wygląda z pieskami? Też słodko. Dobra. Zrobimy tak. Będzie mieć jakąś cechę po mnie i zobaczmy, jakie są nowe fryzury i w ogóle rzeczy. Czy mamy coś nowego? Mam nadzieję, że tak. Są. Dobra. Mamy taki kucyk, to jest? Z takim warkoczem z tyłu. Całkiem fajne. Ej, ta fryzurka też jest ładna, ale ładne fryzurki. Albo tu, taka burza loków. Ładne są te włosy. Tutaj z kokardką. Pewnie kokardka zmienia kolor tak razem z kolorem włosów. Tu mamy taki koczek, ale w ogóle jak te pasemka ładnie wyglądają, bardzo mi się podoba. Tutaj kokardka chyba taka sama jak tu, tylko że mamy wzorki. I tu też w sumie jest to samo, tylko inne wzorki. Tu jest taka krótka fryzura, wygolona. Jestem ciekawa, czy dla mężczyzn czasami nie będzie takich samych. I tu też. O, tu mamy takie ombre, ale ładne. Spójrzcie, jak na kolorach super to wygląda. Fajne, podoba mi się. No, ładne to jest. Mega fajnie to wygląda, te ombre. Nie wiem jak wam, ale mi się bardzo podoba. O, to trochę ten, na Cruelle, taki podział na czarny i biały. Śmiesznie to wygląda, a to z takim różem, okej. Okay. Ciekawa fryzura. Tutaj jeszcze jedne loki, ej, nawet powiem wam, że ładnie jej w tych lokach. Muszę to rozważyć. Kocie uszy! A, takie bardziej lisie uszy? Szkoda, że nie rysia uszy. Ale śmiesznie to wygląda. Fryzura z taką opaską z uszami. Okej. Okay. I tutaj mam jeszcze taką z grzywką. Też ładna. Ej, wszystkie fryzury mi się bardzo podobają. No prawie wszystkie. Ale fajne są naprawdę. Kurczę, aż nie wiem, którą jej zostawić. Może te ombre? Może te loki? W sumie nie miałam jeszcze simki aż z takimi lokami.
Jakoś mi się ona nawet podoba w tych lokach, wam powiem. Dobra, na razie i tak zostawię, jeszcze będę myśleć. Jakieś nakrycia głowy nowe? Nakryć głowy nie ma, a tutaj dodatki? O, jakiś naszyjnik z kotkiem. Albo z pieskiem. No fajnie. Piesek ma takie serduszko w sobie, a kotek ma jakby taki uśmiech. Ale urocze. Może jej zostawię taki złoty. Dobra, makijaże jakieś nowe? Pewno mówiąc się nie spodziewam, ale kliknijmy. Nie bardzo. Nie bardzo jest makijaż. Dobra, ciuchy! Ciuchy, czyli to, co tygryski lubią najbardziej. Zobaczmy najpierw na górę. Okej. Okay. Może tak po kolei. Tu jest jakaś marynarka. Całkiem fajna. Oczywiście w różnych kolorach. No, całkiem okej. Okay. Nawet mi się podoba. Z tym różowym fajnie wygląda ta granatowa. I tu mamy... O, ale fajna kurtka! I taka koszulka z lisem pod spodem. Albo bez lisa. Ej, naprawdę ładne to jest. Ej, śliczna jest ta kurtka. Mega mi się podoba. Taka jesienna. Fajna. Dobra, zobaczmy tutaj. T-shirty mamy dwa. Jeden taki crop top z kotkiem. Ale tak, są też wzory z pieskami, ale kolorowe. To ma ładne kolory. Tak, są wzory zarówno z pieskami, jak i z kotkami. Śmieszne. I tutaj chyba właśnie do tej kliniki weterynaryjnej. To w ogóle wydaje mi się bardzo fajna nowość właśnie, ta kariera weterynarza. Nie mogę się doczekać, żeby tego nie wypróbować. Na pewno w tym odcinku też nasza droga Klaudia zostanie weterynarzem. Nie ma opcji, żeby nie spróbowała tej kariery. Tu mamy sweterek z taką apaszką. No, też całkiem urocze. O, tu jest, widzę, że będzie sporo sweterków, tak mi się przynajmniej wydaje. Fajny też, z takimi kieszonkami. O, ale ładny. I tu jeszcze jeden taki mega szeroki swetr. Sweterek. W sumie ten tak średnio mi się podoba. Kolory mi tak średnio tutaj się podobają. I z, tak, i z kotkiem, i w ogóle z kołnierzykiem. Ale śmieszny. I z pieskiem też jest. O, to jest chyba inna rasa pieska i inny kotek. Ej, słodkie. W takim stylu jak jakiś taki ugly Christmas sweater. No, dla takiej maniaczki kotów. Śmieszne całkiem. Tu nie ma nic, tu nie ma nic. Tu, o, jest bluza. Ale śmieszna. Bluza kotek. Chociaż szkoda, że nie ma opcji ze zdjętym kapturem. Aczkolwiek urocza jest. Mam taką też bluzę z uszami. Ale słodka. Dobra, tu mamy... Aha, to jest ta marynarka, co była i jeszcze taki... takie polo z łapką. Też w sumie do kliniki by pasowało. No i tutaj nic nie ma. Dobra, czekaj, może zostaniesz w... Chociaż nie, bo wtedy nie będziemy widzieć dobrze. I zobaczmy, co na dole. Aha, bo tu jej leginsy zostały, to jej usunę. Miała leginsy do sukienki, a zobaczmy, co na dół. Psy i koty. Spodnie. O, ale słodkie spodnie w łapki. Chociaż takie bardziej mnie się kojarzą z piżamą. Nie wiem jak wam. Ewentualnie z jakimś dresem. Ewentualnie może do weterynaryjnego fartucha by pasowały. Śmieszne. Są dwie spódniczki. Taka prosta, ale ładna wam powiem. Nawet fajnie do tej bluzki pasuje. Lubię takie proste spódniczki. Nieprzekombinowane. I jeszcze tutaj jest taka w kostki. Albo w kotki. Ale dużo kotów. Ej, ta jest przesłodka. Z pudelkiem. No, śmieszna całkiem. Shorty. O, są takie shorty z koszulą. Ale fajna, jest czerwona. Jest! No, takie bardziej buraczkowa bym powiedziała. No, ale fajne. Podobają mi się takie, jakie są shorty i tak koszula. Chociaż to mi się kojarzy bardzo z ucieczką w plener też. I tu mamy takie krótkie shorty z taką falbanką. Jeszcze ze wzorkiem. Trochę za dużo, jak dla mnie się na tych shortach dzieje, ale też całkiem fajne. Tu nie ma nic, jeansów nie ma. Szkoda, bo jeansów mi zawsze brakuje. No i tyle. Zobaczmy sobie dodatki jakieś. Jest bransoletka, tylko nie widzimy jej dobrze. A, taki kotek, ale słodka. Bransoletka kotek z takim ogonkiem, który się owija dookoła ręki. Ale słodziaśna. No tu nic nie będzie. A tutaj jest, spójrzcie.
Nie wiem czemu cały czas mi się ten filtr przełącza. Mamy leginsy w koty. Tak, różne leginsy w koty. Bądź w psy. Okej. Okay. Też trochę kiczowate, ale całkiem urocze. Fajnie by pasowało na piżamy na przykład. No i zobaczmy buciki. Tak, pięknie, teraz jesteś ubrana, ale musimy zobaczyć buty. Buty też ważna rzecz. Zobaczmy, tylko te dwie pary są. Tutaj mamy takie, ale słodkie, balerinki, kotki. Ej, widziałam kiedyś takie, ale chyba na dziale dla dzieci. Aczkolwiek one są mega słodziaśne. Takie tygryski. O, te czarne są bardzo fajne. I jeszcze mamy tutaj drugie buty. Takie wysokie bardziej. No całkiem fajne, też takie jesienne. No, nawet spoko. Dobra, niech będzie, bo będę tak losować do jutra. Zobaczmy fryzury, chociaż podejrzewam, że właśnie będzie też to dla kobiet, ale widzę, że są też inne, okej. Okay. Co my tu mamy? Mamy, tak, to jest to samo, co u kobiet było. To chyba też. Tej wyciętej nie było. Taka z takimi wzorkami. No to w sumie średnie mi się podobają, ale są różne te wzorki. Z łapką nawet. Śmiesznie. W sumie jest dużo jakby tej samej fryzury, tylko z różnym wzorkiem. Tak, tutaj jest ta z takim wielkim zaczesem. Jest też taka. Taka. I ta z uszami. Okej. Okay. W sumie powiem wam, że te męskie fryzury mnie nie porywają jakoś specjalnie tym razem. No trudno, jakieś nowe brody są? Tak tu mi świeci. Pokaż. Jest, oh my. Jest taki wąs. Ale ten wąs jest straszny. No, żadnych wąsów takich. Zobaczmy, no tu nie będzie nic. Zobaczmy te dodatki. Aha, to jest to samo, co było u kobiet, tylko u ciebie akurat nie widać. Okej, okay, to może przejdźmy już do ubrań. Akurat mi dobrze filtruje, to okej. Okay. Co my tu mamy? Mamy taką koszulę z t-shirtem pod spodem. Całkiem fajnie to wygląda. Znaczy, mnie się podoba. Tutaj bluza, pod spodem jest koszula i jeszcze jedna bluza? Trochę dziwne, ale okej. Okay. O, fajna marynarka. Na nim tak trochę dziwnie wygląda, ale fajna jest. I tu jeszcze taka jakaś kurtko-bluza. Szkoda, że ten t-shirt pod spodem jest w paski. Ja wolę z gładkim. Ale fajne ogólnie. Co my tu mamy? Jeszcze to było, to było. A nie, tego nie było. Tu z taką kieszonką. T-shirt. Tutaj z takimi guziczkami. No fajne całkiem. O, to jest śliczne, kocham takie jeansowe. Strasznie ładnie tu cieniowanie wygląda. To jest mega fajne. To mi się super podoba. Tutaj jeszcze inna koszula. Widzę, że dużo koszul na t-shirtach. I tutaj też ten fartuszek weterynarza, okej. Okay. Tu mamy sweterek, ale fajne są te sweterki w tym dodatku. Mega mi się podobają zarówno u kobiet, jak i u facetów. Tu jest taki golf z paskiem, to nie do końca mi się podoba. Kamizelka w koty. Mi się bardziej kojarzy z takim starszym panem. Fanem kotów. A tu mamy z pieskiem, okej. Okay. Też różne takie dziwne kolory i różne wersje. Dobra, tu nie ma nic. A tu jest to, co było. Bluzy. A tutaj. Aha, tu jest taka koszulka. I ta w sumie taka jak u kobiet. Polo. Dobra, zobaczmy doły. Co my tu mamy? Aha, te same spodnie. No, spódniczek nie mamy. Shorty. Czekaj, bo nie widać ci dobrze tych shortów. Z takim paskiem. Fajne całkiem. Tutaj mamy shorty, na których jest pełno pasków. To dziwnie wygląda, ale powiem wam, że na przykład na wakacje wydaje mi się całkiem fajne. I tu takie spodnie z dużą ilością kieszeni. No nawet okej. Tutaj, o, ale fajne spodnie, takie przycięte z paskiem. W sensie przycięte z zawiniętymi nogawkami miałam na myśli. Fajne. Tu nic nie ma, tu nic nie ma i tu też nic nie ma. Okej, okay, kiedy jesteś chudy, weź tak trochę ten. Przerażają mnie te twoje zapadnięte żebra. Dobra, trochę lepiej. Zobaczmy może na całe ciało. Jest chyba tylko jedna rzecz i wygląda ona tak. O, też z taką przewiązaną koszulą.
No całkiem spoko. I buty? Jedne buty, takie wsuwane. No też w sumie całkiem okej. Okay. Dobra, a zobaczmy, jak to wygląda u małych dzieci. Są jakieś nowości? Ojej, jest bluza, znaczy sweterek z kotkiem. Albo z pieskiem. Ale słodziaśne. I na całe ciało coś jest? To jest taki strój ze zwierzakami. Fajne. A dla większych dzieci... A czekaj, jeszcze włosy? Chociaż... Nie, włosów widzę, że nie ma, bo się nie świecą. Dla większych dzieci? Włoski? Jest jedna nowa fryzura. No, całkiem fajna. Też taka wycięta, ale jakoś u chłopców mi się podoba. Zobaczmy tutaj. Mamy cztery góry. Taka koszulka. Podoba mi się. Fajnie to wygląda. Tutaj taka bluza. Trochę taka moro. Trochę nie. Ładna. Znowu koszula z t-shirtem pod spodem. Widzę, że taka moda chyba. Nie no, fajnie to wygląda. Też fajne. I bluza z takim guziczkiem i z numerkiem. Fajne. A z dołów? Z dołów nic nie mamy. Na całe ciało mamy takie coś. Ojej, tu jest piesek. Albo kostka, albo łapka, albo piesek, albo łapka. Nie ma z kotkiem wersji. A tu jest podobne jak dla dorosłych. Też z koszulą. Też różne wzorki. I tutaj buty mamy takie wysokie. Albo takie. Okej, to są trochę dziwne, ale to są spoko. No, to są fajne bardzo. Zobaczmy, jak to się ma sprawa u dziewczyn, tylko u mniejszych. To jest ten sam sweterek. Jest sukieneczka z koteczkiem, ale ładna. Albo z pieskiem, albo bez niczego. Nie, ale ta z kotkiem jest najładniejsza. Te uszka tak to super pasują. Ale słodka. A fryzura jakaś? Dla was nie ma. A jakbyś była starsza? Jest z kokardką i te loki. Jakaś fazana loki, ale fajnie. Podoba mi się. To co dla chłopców, plus inna jedna bluzka, ale ładna, z takim kotkiem zwiniętym w kuleczkę. Albo z takim kotkiem. Z takim smutnym mopsikiem. Będę na smutnego, ale nie wiem, czy jest smutny. Fajna bluzka. Spodnie jakieś? Shorty, one mają chyba taką klamrę serduszko, ale fajne. Ładne bardzo. I jakaś sukienka? Tak! Piękna sukienka w kotki, ale ładna. O, ale słodka. Albo są też gładkie, nie ma wersji pieskowej, w sumie szkoda. A buciki? Aha, to co u chłopców? Plus takie emu trochę? Są różowe? Są, haha. A patrzcie, jaka to jest kokarda z tyłu. Dobra, no i z ubrań, myślę ogólnie z kas. Jeśli chodzi, to to mamy wszystko. Wait, zapomniałam o sukienkę dla kobiet. Nie wiem, jak mogłam to zrobić, ale już spoko pamiętam. A sukienki akurat lubię najbardziej. To jest taka patchworkowa. Trochę dziwna, nie do końca mi się podoba. No, ty nie jesteś sukienką, ale taki strój całkiem fajny. Ze sweterkiem. Fajnie nawet wygląda. Tu jest sukienka. Ładna. Ta, to mi się podoba. Fajny kolor. Bardzo fajna. To jest śliczności! Ale ładna. Taka w kratkę. Śliczna. Tu mamy jeszcze taką sukienkę. W sumie też całkiem fajna. Jaka w krateczkę, ale słodka. Fajna. Tu mamy ogrodniczki. Okej. Okay. Całkiem też fajne. Tutaj taki strój. No, ten tak średnio mi się podoba. I jeszcze jedna sukienka, taka długa. A, długa sukienka. Ona nie ma... Ona ma podobny krój jak ta, nie? Tylko inną teksturę jakby. No to bez tego patchworka zdecydowanie lepiej wygląda. Ale w tej to jestem zakochana. Dobra, to teraz już ją przygotuję do wprowadzenia na miasto i zaraz do was wracam. Oczywiście pora teraz wprowadzić ją do nowego miasta. Wow, ale ładnie. Brindleton Bay. Wchodzimy. O. Czuję mi się, nie wiem czemu, z Windenburgiem, ale to pewnie przez tą wyspę kojarzę. Zobaczmy, co my tu mamy.
Tutaj ktoś mieszka. Tutaj jest domek, ale za drogi. To chyba jest klinika albo coś innego dla zwierząt, jakiś park. Plac jakiś. Okej, okay, serce miasta. Dobra. Dom, na który nas nie stać. Tu zatoczka jaśnie panów. Znam ze szlaków wędrownych i rozległych posiadłości. Okej. Okay. Patrzcie, to jest tak, te miejsca są tak śmiesznie opisane. Wyspa martwych traw. Niby znana jako miejsce zatonięcia tajemniczego wraku. Dziś słynie z latarni morskiej. Jest też domem największej populacji bezpańskich zwierzaków w całym świecie. Ojej. Dziwnie goście odwiedzają tego miejsca po zmroku. I tu mamy tą latarnię. Kurczę, trzeba będzie wszystko odwiedzić. To jest jakiś bar. Tu była coś z karaoke. Tutaj też taka przystań. Faktycznie taka nadmorska miejscowość. Tu też jest jakiś dom. A tutaj jest wybrzeże Wibrysów. Ulubiona miejscówka kocich mieszkańców. Okej. Okay. Rybacy i turyści. Dobra. To w sumie z gotowych domków... ośrodek sportowy. Z gotowych domków mamy ten, na którym jest stać, więc wybierzemy ten. Zobaczymy, jak on wygląda. Wyposażony oczywiście. I nie mogę się już doczekać, by wynieść tutaj ze zwierzakami. I jest. Jest twój domek. O, tak, jest miłośniczką kotów. W ogóle ciekawe, czy ten tak dookoła domu chodziły koty i w ogóle psy. Nie mogę się doczekać zwiedzenia tego miasta. Spójrzcie, jak super tutaj. Ona ma tak blisko plażę. I to jak fajnie wygląda. Kurczę. Pierwszy raz widzę to miasto. Wow. Już mi się podoba. Tutaj jest nasz dom. Kuchnia, jadalnia, salon. I u góry mamy sypialnię. O, gabinecik. Dobra. Mam nadzieję, że zmieszczą się tu zwierzaki. Mamy spory ogródek. W ogóle ta parcela jakby tak... Spójrzcie, tak pod kątem jest. Tak śmiesznie, nie? Tak do ulicy pod kątem. Okej, okay, dobra, to teraz czas obejrzeć wszystkie nowe rzeczy. Zaraz do was z nimi wrócę. Okej, okay, próbowałam, ale nie jestem w stanie wyciągnąć naraz wszystkich rzeczy, które tutaj się pojawiły, bo jest ich po prostu za dużo. Także doszłam w sumie do oświetlenia. Pokażę wam to, co już wyjęłam, a potem wyjmę resztę rzeczy i wam je pokażę, bo naprawdę mi się nie mieszczą. Po prostu się nie mieszczą. Dobra, może zaczniemy od przodu parceli, albo dobra, zacznijmy może od tyłu. Tutaj mamy trzy nowe rodzaje drzew. Bardzo mi się podoba to z kwiatkami. Fajnie wygląda, to jest dereń. Może pousuwam te drzewa, to będzie nam potem łatwiej. Tutaj jest chyba też taka brzoza. Ogólnie ja bardzo lubię, jak dochodzą nowe rośliny. Także z tych drzew się cieszę, a tu mamy jeszcze klon. I tak, tutaj są dwa nowe kominki. Tutaj najpierw myślałam, że to jest okno, ale to jest kominek z takim lustrem. Bardzo mi się ten podoba. Ten w sumie jest taki zwyczajny. Oczywiście wszystko tutaj ma różne kolory, to musicie wiedzieć. Dobra. Usuniemy sobie. I teraz zobaczymy to, co tu jest na ścianie. Ogólnie tutaj są różne nowe pokrycia ścian. Powiem wam, że dla mnie takie średnie było właśnie takie drewna, paski. No nie moje klimaty, tak tutaj jest taki raczek, nie miałam go gdzie dać. Tu też jest taki duży baner, to już go zdejmiemy. A tutaj są takie powierzchnie jakby dachówki, czy coś w tym stylu. I jedna, która mi się podoba, to są takie jakby panele na ścianę. Wyglądają całkiem fajnie. Mamy oczywiście też... dużo dekoracji na ścianę, ale dobra, tutaj mamy takie łuki, to w sumie jest jako okno, to jako łuk. Różne rodzaje drzwi, te z szybkami mi się bardzo podobają, na przykład te fajnie wyglądają, albo te tutaj kwadratowe. Mamy też drzwiczki dla zwierzaków, nigdy wcześniej nie było czegoś takiego, tutaj są takie małe i dwa rodzaje dużych. Bardzo mnie ciekawi, jak zwierzaki będą przez to wchodzić. Tutaj akurat jest taka szafka z lustrem, to do łazienki. Mamy też różne zasłony, te są bardzo fajne. Tutaj takie krótsze, tutaj ten... Ogólnie design, są oczywiście różne kolory tego, to tak średnio mi się podoba. No i są też takie. Oczywiście wszystko ma różne kolory. I tutaj też są właśnie podobne do tych pierwszych, tylko też inny kształt, jakby takie spięte bardziej. Też całkiem fajne. Tutaj są różne nowe okna. Czekajcie, usunę te zasłony, właśnie one nam tutaj zasłaniają te okna. Bardzo mi się podobają te okna na przykład, albo te. Moim zdaniem mega fajnie wyglądają. To też jest całkiem fajne, ale chyba bardziej do jakiegoś sklepu niż do domu.
I tutaj jest jakaś wielka ozdoba, takie pudła, to już też ją usunę. I tutaj też taka ozdoba pudła. Generalnie tych ozdób pudeł było trochę, reszta stoi tu. Tak, reszta stoi tu. Różne rozmiary ozdób pudeł. Nie widzę za bardzo ich praktycznego zastosowania, ale są dosyć spore. No i tutaj takie ozdoby na ścianę, te doniczki z kwiatkami mi się mega podobają. Jest też nowa kolumna. Są też nowe... Muszę wam pokazać, bo nie miałam gdzie tego wyjąć. Jest taka nowa poręcz do schodów i nowa pacha łuków. O, taka. I jest też nowe pokrycie do fundamentu w tym stylu. Tak, z tych rzeczy, które wam nie pokazałam. Tutaj są takie daszki też. Jak widać, i takie różne szyldy właśnie, to koło sterowe fajnie na przykład wygląda. Tutaj mamy różne obrazy, tak, psy grające w lamę, śmiesznie to wygląda. No i tutaj też mamy pełno jakichś banerów, tak, jak i do kliniki weterynaryjnej. Strasznie ładne są tutaj te zwierzaki. Jakieś banery, jakieś takie siatki, takie dużo takich morskich dekoracji, no bo w sumie to jest taka nadmorska miejscowość. Tutaj różne panelki z rzekami, jakieś taka beczka z trunkami, to chyba do barku będzie pasowała. Tu inne banerki i tu jest pełno takich plakatów też, ten z kotkiem jest słodki. Tu jest też jeden obrazek, też ma różne wersje kolorystyczne, gdzie każda wersja ma jakby swój obrazek. I tu jest pełno takich mini naklejeczek na ścianę, jest ich naprawdę multum, bardzo, bardzo dużo, ledwo mi się to wszystkie zmieściły. Ten kotek jest przesłodki, i ten piesek też, i ten też. Fajne są, bo te lody. No, takie już naklejki. Tutaj też jest półka, ale jest taka półka jakby ze smyczami. I chyba ściany już sobie obeszliśmy dookoła. Dobra, pokażę wam tutaj. Są nowe podłogi. Dwa rodzaje, oczywiście różne kolory. To nie są wszystkie kolory, takie właśnie drewniane. Tutaj też są różne szyldy. Tu mamy różne takie małe dekoracje, te figurki kotków są słodkie, albo ta figurka jest mega słodka, taki kotek z psem. Tak, jakieś takie dodatki do gabinetu weterynaryjnego, jakieś smakołyki dla zwierzaków w takich słoikach, torby z jedzeniem, też jakaś walizka z książkami, wielkie koło sterowe. Tutaj mamy jakiś grób nieznanego szczeniaczka, tak. Tu jest chyba ogólnie jakby makieta całej miejscowości. Tak mi się wydaje, chociaż tutaj nie ma jakby tego na wyspie. Także trochę inny kształt jest, no ale powiedzmy. Tu są różne takie kredensiki, szafeczki, ogólnie te wszystkie meble z działu blaty. Fajne biurko. Różne właśnie szafki, ten stół też mi się bardzo podoba, ten okrągły też fajnie wygląda. I tu jest taki do kawy, fajnie wygląda w tej wersji biało-czarnej. Kontynuując, tutaj mamy meble takie do wygody. Bardzo mi się spodobały tutaj te takie jakby kanapy, albo nawet tak w sumie bez oparcia, tylko z poduszkami. Myślę, że to fajnie będzie wyglądało pod oknem, pod taką ścianą z oknami. Ta na przykład. Bardzo mi się podoba to. Tu jest bardzo fajna pufa. Mega mi się podoba. No i różne krzesła, takie trochę obdrapane. No, nie do końca mój styl. No, tu jest taka szafeczka do pokoju dziecięcego. Mamy nowe łóżka, tutaj dla dzieci, tutaj dla dorosłych, jest takie podwójne. Oczywiście są różne pościele, ta też jest całkiem fajna. Tutaj takie patchworki królują. Są nowe zabawki dla dzieci, piesek i kotek, takie duże do przytulania. Też bardzo mi się podobają, spójrzcie jakie mają słodkie wzorki. Fajnie to wygląda. Tu jest nowy barek. Tutaj są różne nowe rzeczy na podłogę. W sensie dywaniki, ten dywan jest mega wielki i też ma bardzo różne wzory. Te plecionki mi się bardzo podobają. Moim zdaniem wyglądają super. Tylko brakuje mi trochę innych kolorów, ale sam ten wzór plecionki jest fajny. Tak, różne takie dywaniki, zapraszamy koty, dziękujemy kotom w tym stylu. Tutaj jest nowa armatura, wanna, kibelek i umywalka. Jest też taka szafka narożna, też takie morskie klimaciki. Bardzo fajne. Tutaj są rzeczy dla zwierzaków. Tylko jeszcze patrzę, czy z tej strony coś było. Tak, tu jest nowy płot z nową furtką. Bardzo mi się podobają te latarenki. Tu jakiś taki szyldzik. Nowa toaleta publiczna. Czekajcie, usunę te większe rzeczy, bo one mi trochę zawadzają. Tu taka kotwica. Też fajna dekoracja tak do miasta. Nowe budki z jedzeniem. Tutaj takie nowe kominki. Dobra, chodźmy już tutaj. Tutaj mamy nowe rzeczy dla zwierzaków, jest ogólnie akwarium nowe, bardzo ładne, to jest niby transporterek, skrzynka na listy, taka kocia i psia, to chyba jest korgi, o. Tutaj są różne kuwety dla kotów,
legowiska. Powiem wam, że legowiska mi się tutaj tak średnio podobają. Wolałam, jak były legowiska od Leswyszeku, były takie bardziej 3D, a nie tylko takie płaskie dywaniki na podłodze. No ale trudno. Tu są różne miseczki. Tutaj też mam takie samonapełniające się chyba. Tak mi się wydaje, że tak będą działać. Mamy różne zabaweczki, piłki, tutaj takie wędki dla kotów, jakieś skrzynie z zabawkami i piękne drapaki, najpiękniejsze drapaki w ogóle jak do tej pory w Simsach, moim zdaniem. Mamy takie ładne, oczywiście też kolory, prawda, są różne, nawet inne wzorki występują, mnie się bardzo te jasne podobają. Tutaj jest taki drapak drzewo, bardzo fajnie wygląda, albo tu w ogóle takie wypaśne z jakimiś półeczkami, hamaczkami, zabaweczkami. Tu też jest taki... Fajnie mega to wygląda. Także to są rzeczy takie dla zwierzaczków. No i tutaj mamy też takie rzeczy, wydaje mi się, do gabinetu weterynaryjnego różne. A tutaj są... To też z gabinetu. A tutaj są takie rzeczy do trenowania agility, tak mi się wydaje. Właśnie z pieskami. Różne mamy przeszkody, rampy, nie rampy, tunele. Także myślę, że to będzie bardzo fajne. I mamy też takie nowe roślinki na dwór. Śliczna jest to z liściami, tutaj kotek i piesek. Dobra, to teraz zrobię tu sobie trochę miejsce i pokażę wam zaraz resztę rzeczy. Okej, okay. Nie zostało tych rzeczy aż tak dużo, które mi się nie zmieściło, ale tutaj mamy całe oświetlenie. Różne lampy sufitowe, ta z tego sznurka jest fajna. Bardzo mi się podoba. I tutaj na biurku jest słodka ta lampka z latarnią morską, ta też jest całkiem fajna. Bardzo ma taką trochę złotawą wersję. Fajnie wygląda, tutaj taka jakby trochę naftowa, tylko że to jest w sumie świeca. I tutaj taka lampa stojąca. I tu mamy coś dziwnego, nie wiem co to do końca jest. Znaczy, jest napisane generalnie, że to jest odkurzacz. Tak, roboodkurzacz. Jestem bardzo ciekawa, czy on będzie sam jeździł po podłodze i odkurzał, jak to w ogóle ma działać i czy będą z tym jakieś interakcje. No ale jest roboodkurzacz. Chyba można go, widzicie tutaj, nawet obracać jakby na tej podstawce do ładowania. Mega jestem ciekawa, jak to będzie działało. No i tutaj mamy różne jeszcze takie regały. Też bardzo ładne. Ta komoda jest prześliczna. Bardzo mi się podoba. No i to są już wszystkie rzeczy. Ale po prostu mega się ich dużo nawyciągałam. Zobaczmy jeszcze sobie. Pokażę wam, jak jest wszystko. To mamy tego tyle. Tyle. Dużo. Dużo jest całkiem rzeczy. Jestem zadowolona bardzo. Chociaż szkoda, że nie ma trochę więcej rzeczy właśnie dla zwierzaków. Nie wiem, jakoś więcej jeszcze zabawek albo coś w tym stylu, ale ogólnie rzeczy, obiektów wydaje mi się, że jest bardzo dużo. Możecie powiedzieć mi, jak wy oceniacie tutaj ilość. Mnie się wydaje, że jest bardzo ok. I zobaczmy jeszcze tylko gotowe pomieszczenia, bo widziałam, że też są. Mamy ich 6. Co my tu mamy? Sielankowe akcenty. Jest taka łazienka. W klimacie takim trochę wiejskim bym powiedziała, dobra. Ale jest malutka. Po zdjęciu mi się wydawa, że zwiększa. Jest kuweta dla kota. Tak, bezdotykowy kuwet-komat. Tutaj mamy jakąś sypialnię. Też różne kolory sielankowe. Zacięcie. Zobaczmy. Tak, taka sypialnia, ale fajna jest ta figurka kota. Ona też ma jakby różne kolorki, nie? O, to wygląda jak iskierka. Ale słodkie, słodkie, bardzo słodkie. Dalej mamy kociocentryzm. Zobaczmy. Czyli taki salonik dla właściciela kota z drapaczkiem. Zobaczmy. O, jest tym kominkiem z lustrem. Wow, to jest w ogóle taka za szybą. I jest ten odkurzacz. O, i taka doniczka kotek. Jak to słodko wygląda. Właśnie, nie wiem, czy ja wam pokazałam roślinki z bliska, kurczę, z tego wszystkiego. Być może pominęłam roślinki, bo tu jest taka opona. Taka jakby w takiej od mleka, w beczce. To właśnie widzieliśmy i tutaj na takie doniczki jakby kotek i doniczka piesek. Mega mi się podobają te roślinki, chyba je pominęłam przez przypadek. No ale jest tyle rzeczy, że po prostu już się można pogubić. Dobra, ale wiecie, no ja z roślinek się zawsze najbardziej cieszę. Mogło być więcej trochę, ale te są mega fajne. Zobaczcie, jak to słodko wygląda. Tutaj mamy... czekajcie. Psu na budę. Czekajcie, to było. Zobaczmy te psu na budę. Jakiś pokój dla właściciela psiaka. Okej, okay, też taki morski klimat.
Tutaj dwa pieski na kominku. I zabawki dla psa, miska, legowisko. Fajny pokój, fajny styl to ma wszystko. To było. Jesz ile chcesz. Zobaczmy. Jakaś jadalnia, też miska dla zwierzaka. Oraz przyjaciele czworonogów. O, tu mamy pokój dla dzieciaczka. Z tymi naklejkami. Też legowisko. Fajny pokoik. I tutaj nadwór zaś od szczeniaka. Od szczekania do skakania, sorry. No, te tuby też mają różne kolory. Tak, taki ogródek, żeby ćwiczyć z naszym zwierzakiem. Trenowanie. Agility. No, i to już by było wszystko. Także mam nadzieję, że podobają wam się ten odcinek. Dajcie koniecznie znać, jak podobają wam się rzeczy, zarówno te z kas, jak i tutaj z trybu budowania i kupowania. Mnie ogólnie bardzo się podoba ten styl, właśnie, że w kas mamy dużo różnych sweterków, fryzury dla dziewczyn też mi się bardzo podobają. Naprawdę fajnie to wygląda. U facetów trochę gorzej z fryzurami i z ubraniami też, chociaż też jest kilka fajnych, ale ogólnie z kas jestem zadowolona. I tutaj też jestem bardzo zadowolona, bo jest naprawdę dużo fajnych rzeczy. Aż ciężko się w nich połapać, ale bardzo mi się podobają. Moi faworyci to oczywiście jak zwykle rośliny i te wszystkie nowe rzeczy dla zwierzaków, zwłaszcza drapaki dla kotów, wyglądają pięknie. No, także nie mogę się doczekać, żeby zacząć to wszystko testować. To było już wszystko w tym pierwszym odcinku. Nie chcę wszystkiego upchać do jednego, bo i tak wydaje mi się, że będzie dosyć długi, dlatego że było sporo do pokazywania. W kolejnym odcinku stworzymy sobie kota, zobaczymy, jak wygląda tworzenie kotów w kas. Jestem mega ciekawa, jak to wygląda, przyjrzymy sobie wszystkie rasy. W jeszcze następnym stworzymy sobie pieska, też zobaczymy właśnie wszystkie rasy psów i jak wygląda tworzenie psa w kas. A w następnym już zajmiemy się rozgrywką, także będzie tych odcinków sporo, bo jest sporo do oglądania. Naprawdę mega się cieszę, że ten dodatek już się ukazał, bo bardzo, bardzo na niego czekałam. A jestem mega szczęśliwa, że w końcu będę mogła grać ze zwierzakami. Wydaje mi się, że zwierzaki w czwórce będą super. Ale to się przekonamy jeszcze na żywo. No. Jeśli odcinek wam się podobał, zostawcie proszę łapkę w górę. Ode mnie to by było wszystko. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Buziaki. Pa!